Pocałunek jest krótki i bezinwazyjny. Na pożegnanie, na dwie sekundy, nie ma porównania z krępującym, desperackim trzymaniem za rękę niestałej dziewczyny, co jest świetną drogą do szuflady przyjaciela. Witaj, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, kiedy złapać dziewczynę za rękę, aby jej nie spłoszyć i nie zabić jej początkowego zainteresowania. Oraz czy łapać dziewczynę za rękę przed pocałunkiem w usta, lub co gorsza, po nieudanej próbie pocałunku w usta, aby się w ten sposób do niej przybliżyć i ją bardziej przekonać do siebie. W tym nagraniu również dowiesz się, dlaczego pocałunek w usta na dwie sekundy na pożegnanie jest mniej inwazyjny niż trzymanie za rękę. Czym różnią się oczekiwania kobiet od tego, co rzeczywiście zwiększa ich zainteresowanie? Jak rozpoznać, czy dziewczyna tylko zabija z tobą czas? Dlaczego czułość i dotyk należy okazywać stałej dziewczynie, a nie obcej? Dlaczego pocałunek w usta na pożegnanie to dla kobiet nic wielkiego? Dlaczego złapanie dziewczyny za rękę zbyt wcześnie może spalić szansę na dalszą relację i kompletnie zabić wyzwanie? Czy warto pocałować dziewczynę zaskoczenia w trakcie spotkania, łapiąc ją za rękę albo głowę? Dlaczego tyle par jest razem, mimo oczywistych błędów w budowaniu relacji? Pytanie czytelnika. Czy mogę złapać dziewczynę za rękę przed pocałunkiem w usta? Przecież jak się jej podobam, to nie powinno to obniżyć jej zainteresowania. Witaj, Paweł. Super są Twoje materiały. No teraz będę miał piąte spotkanie właśnie. Jak na razie wszystko ideolo, oprócz próby pocałunków usta, podczas której dziewczyna nadstawiła policzek. Ale myślę, że to kwestia czasu. Zobaczymy. Czy jak będziemy jechać autem i pod pretekstem złapią dziewczynę na chwilę za rękę. To aż tak źle? W sensie stosuję się do tych zasad wyzwania z programu 12 ranek i tak dalej. Widać, że to działa, bo dziewczyna sama się odzywa, ale czy naprawdę nie mogę jej nawet dla żartu coś ala flirt dotknąć w rękę, coś zażartować? To będzie nasze piąte spotkanie. Chyba też nie ma co popadać w jakieś paranoje. Tobie chodzi o to, żeby nadmiernie tego nie komunikować na pierwszym spotkaniu, a co dopiero kiedykolwiek o tym rozmawiać. Natomiast dotknięcie czy złapanie dziewczyny za rękę czy objęcie, rozumiem, że na pierwszych powiedzmy trzech spotkaniach tego nie robić, w żarcie jak będziemy to chyba nie jest nic złego? Czy to jest gwarant, że jeżeli będę dawał tylko krótkiego buziaka w usta na końcu, a w rozmowie będzie flirt, to nie wpadnę w tak zwaną szufladę przyjaciela, kolegi? Pytam, bo biorę sobie twoje rady do serca i naprawdę nie będę jej przez pierwsze 60 dni łapał za rękę, czy się przytulał, a nie obejmował. Będę czekał na jej ruch. Tylko myślę, czy sam ten krótki pocałunek na końcu nie spowoduje jej sposobu myślenia na zasadzie to tylko kolega nawet nie za rękę nie złapał nie objął, a mieliśmy już 8 spotkań i tylko lekko całuje na końcu? Na kolejnym spotkaniu mogę w trakcie ją pocałować. Problem jest taki, że jak odwożę ją do domu, to od razu wychodzi z samochodu i praktycznie pod samą furtkę pod osiedle blok. Po prostu będzie to nienaturalne jak wtedy wyjdę i tak dalej. Czy mimo wszystko wyjść i odprowadzić ją pod same drzwi? Te dwa spotkania i zakończenia wyglądają mniej więcej tak. Miłe spotkanie dziękuję to cześć i wychodzi z auta, dobranoc, chociaż nawet chemię dało się zauważyć i wręcz lekkie onieśmielenie z jej strony. Na przykład mówi, nie patrz tak na mnie. Normalnie zareagowała na jakieś wygłupy, flirt i tak dalej. To na kolejnym spotkaniu nagle wyjdę z auta. Chyba, że na przykład powiedzieć, że muszę coś sprawdzić, na przykład nie wiem, gdybym pocałował ją w trakcie spotkania, to na przykład siedząc na ławce, patrząc jej w oczy, przesunąć jej głowę delikatnie swoją dłonią i zbliżyć się do niej. Pocałować na dwie sekundy i tyle? Pytanie, czy na końcu spotkania, jeżeli zrobią to w trakcie, to też całować? Czy lepiej może jak będziemy spacerować i coś jej powiem, to nagle się do niej zbliżyć? Myślałem, żeby to zrobić z zaskoczenia. Czy to zły pomysł? Pozdrawiam. Marcin. Moja odpowiedź. Hej, Marcin, tak, to jest gwarant, że dziewczyna nie uzna cię tylko za kolegę, jeżeli jest szczerze zainteresowana i nie spotyka się z Tobą z nudów. Polecam historię porażek z powodu zbyt wczesnego dotykania, gdy wyszukasz mity eskalacji dotyku webinar. Mity eskalacji dotyku webinar. Trzy mity eskalacji dotyku webinar. Trzy mity eskalacji dotyku webinar. Całowanie w usta na końcu randek to na pewno nie jest koleżeństwo. To absurdalne i żadna dziewczyna tak nie pomyśli. W byciu wyzwaniem i zwiększaniu zainteresowania kobiety chodzi o to, aby atrakcyjna dziewczyna zaczęła ciebie gonić, ponieważ wtedy nie może cię jednocześnie odrzucać. Czyli mówić, że to za szybko, ani nie będzie się odsuwać przy pocałunku, ani czytać cię jak otwartą książkę. Kiedy złapać dziewczynę za rękę? Na pewno nie przed pocałunkiem, ponieważ to związkowy gest. Trzymanie za rękę to związkowy gest, więc aby nie zostać przedwcześnie odrzuconym przez zbyt szybkie gesty związkowe, to dziewczyna powinna pierwsza ciebie złapać za rękę. Ponieważ bez pierwszego pocałunku w usta, trzymanie za rękę jest po prostu krępujące dla kobiet. Zbyt wczesne złapanie dziewczyny za rękę, w szczególności przed pocałunkiem w usta, Pokazuje, że już się zakochałeś, albo coś kombinujesz. Jesteś zbyt bardzo zainteresowany, nie wiesz jak postępować z kobietami, aby utrzymać ich zainteresowanie, a nawet po pierwszym pocałunku może to być zbyt ciężkie, że ledwo ją raz pocałowałeś, a już ją łapiesz za rękę jak stałą dziewczynę. Sam pocałunek w usta na dwie sekundy na pożegnanie jest mniej inwazyjny niż trzymanie za rękę. Pocałunek jest krótki i bezinwazyjny. Na pożegnanie, na dwie sekundy nie ma porównania z krępującym, desperackim trzymaniem za rękę niestałej dziewczyny, co jest świetną drogą szuflady przyjaciela, tak zwanego Friend Zone, że potem ona będzie myślała, żebyś najpierw zadowolił się utrzymaniem za rękę, a na pocałunek to trzeba zasłużyć i tym podobne robienie złudnych nadziei. I to jest między innymi traktowanie ciebie tylko jako kolegi, ponieważ kiedy zabijesz zainteresowanie dziewczyny, to ona wtedy może z tobą się najwyżej spotykać dla zabicia czasu, narobić ci nadziei, powiedzielać ci troszeczkę, że trzeba zasłużyć na spotkanie, trzeba to, trzeba tamto, podczas gdy jej zainteresowanie już dawno zostało zabite, ponieważ był jest zbyt otwarty, nudny i przewidywalny. Można oczywiście przybić piątkę, skleić żółwia, o czym jest piąty i szósty rozdział e-booka 12 randek do związku, a nie jakieś złapanie i trzymanie za rękę. Oczywiście, że my jako mężczyźni liderzy prowadzimy i inicjujemy relację w odpowiedni sposób, unikając łajzowatych i stereotypowych zachowań, które odpychają kobiety. Nie ma znaczenia, co kobiety sobie oczekują lub im się wydaje, tylko ma znaczenie to, co zwiększa ich zainteresowanie, czyli bycie wyzwaniem. Na przykład nie ma znaczenia, że dziewczyna oczekuje na trzeciej rance kwiatów, albo kina, czy złapania za rękę, gdy wiemy, że to obniży lub zabije jej zainteresowanie, ponieważ wyłożymy od razu karty na stół. Wejdziemy pod jej buta. Damy się łatwo zdominować. To jej się to szybko znudzi, na zasadzie łatwo przyszło, łatwo poszło. Poza tym nie warto zadawać się z dziewczynami roszczeniowymi, obrażalskimi, kontrolującymi, niedowartościowanymi, które na dzień dobry w relacji stawiają jakieś ultimatum, wymagania nieadekwatne do etapu relacji. Jak na przykład oczekiwanie, że będziesz wokół niej skakał i usilnie udowadniał, że jesteś zainteresowany, na przykład poprzez złapanie dziewczyny za rękę, bo ona tego oczekiwała, lub też ciągłe wypisywanie do niej, żeby ona czuła, że Tobie zależy, podczas gdy widzieliście się, na oczy kilka razy. Jakie nie wystarczą spotkania i pocałunek w usta, to widocznie i tak zabija tylko z tobą czas. Dlatego to dziewczyna ma pierwsza ciebie złapać za rękę. Po pierwszym pocałunku w usta ona może ciebie złapać za rękę na kolejnych spotkaniach. Pamiętaj również, że dotykanie dziewczyny i łapanie za rękę w trakcie jazdy samochodem powoduje stres u tej dziewczyny, ponieważ nie koncentrujesz się wystarczająco na drodze i nie trzymasz obydwu rąk na kierownicy. Przez pierwsze 10 spotkań naprawdę wystarczy krótki pocałunek w usta na pożegnanie. Resztą niech się martwi dziewczyna. Kiedy złapać za rękę? Czułość i dotyk okazuj stałej dziewczynie, a nie obcej. Pod tym webinarem, jak wyszukasz trzy mity eskalacji dotyku webinar, to pod nim dodałem zaawansowany artykuł z trzema historiami porażek z powodu zbyt wczesnego dotyku i łapania za kolano. Polecam również go przeczytać pod tym webinarem. Jeżeli nie złapałeś tej dziewczyny za rękę i tym podobne, tak jak pisałem, to jej odsunięcie przy pocałunku wskazuje prawdopodobnie, że ona się spotykała od początku dla zabawy, z ciekawości, z nudów, albo zgodzi się na pocałunek na jednym z kolejnych spotkań, zobaczymy czy będzie przychodzić na kolejne spotkania. Oraz przecież pamiętaj, że do 10 spotkań nic się nie liczy, w sensie każde spotkanie może być ostatnim i dziewczyna nie musi być szczerze zainteresowana i po to jest ten program, aby to sprawdzić, więc po co te nerwy? Nie traktuj kobiet personalnie oraz nie rób sobie takiego ciśnienia na efekty oraz spotykaj się z wieloma kobietami, Zagadły do wielu kobiet, dopóki któraś z nich nie zapyta się ciebie o wyłączność, czy nie spotykasz się z innymi dziewczynami, ponieważ ona chce się spotykać tylko z tobą. Randki to ma być zabawa, a nie traktuj tego tak zadaniowo. Podobna historia zabicia zainteresowania w artykule i nagraniu, jak powiedzieć dziewczynie, że się w niej zakochałem. Co robić, gdy dziewczyna nie jest tobą zainteresowana? Gdzie akurat przez zbyt długi pocałunek dziewczyna zrezygnowała z dalszej znajomości. Pocałunek w usta na pożegnanie to jest nic wielkiego dla kobiet. Pocałunek w usta to nie jest żadne bum, dużo nagle. Większość dziewczyn miało pełno randek w życiu, adoratorów, szczególnie tych ładnych, panów dotykalskich czy nieśmiałków, więc pocałunek nie jest czymś wielkim. To pocałunek na pożegnanie, a więc dziewczyna się tego raczej spodziewa, wyczekuje, przewiduje, bardziej lub mniej, jest pod drzwiami, bezpiecznie, nieraz spojrzy na usta, utrzymuje silny kontakt wzrokowy. Normalna sprawa u zainteresowanej dziewczyny, natomiast jeżeli ona ucieka z samochodu jak najszybciej, szuka kluczy nerwowo, żeby uciec, to ona nie chce być pocałowana, prawda? Oczywiście wtedy też można odbędnić po prostu ten pocałunek, próbować jakoś zwrócić jej uwagę, zatrzymać, spowolnić, może podczas spotkania też pocałować, może ją odprowadzić kiedyś i tam ją spróbować pocałować, ale jak dziewczyna zawsze ucieka sprintem do domu, no to nawet nie uda się spróbować jej pocałować w usta kiedykolwiek i to też jest znak, że ona nie jest wystarczająco zainteresowana. Natomiast zainteresowana dziewczyna poczeka chwilę pod drzwiami, jeżeli nie będzie oczywiście gapiów dookoła i całej rodziny w oknach i sąsiadów, tylko będzie to w miarę takie miejsce, gdzie nie będą się wszyscy patrzeć i ona chętnie poczeka na ten pocałunek na pożegnanie prędzej czy później. Natomiast i tak lepiej taką próbę zrobić w ciągu pięciu spotkań, żeby uniknąć właśnie dziewczyn, które szukają tylko kolegi. Bo dla wielu kobiet to nie jest żaden problem, żeby się kolegować z mężczyznami, żeby się spotykać z nim jak z kolegą, z przyjacielem, żeby sobie pogadać, żeby się pośmiać, ale kiedy ją pocałujesz, to wtedy ona dopiero przestaje robić nam nadzieję i wtedy może wyjść, że ona nie chce się więcej spotykać, bo widzi, że jesteś konkretny i nie będziesz się z nią spotykał jak przyjaciel. Także nawet jak dziewczyna nie przejawia oznak zainteresowania pocałunkiem, to i tak warto ją pocałować. W Ustawcie go pięciu spotkań, aby to było jasne, że wasza relacja ma charakter randkowy z potencjałem na coś więcej, a nie są to spotkania koleżeńskie. I o tym również świadczy Twój sposób flirtu, mowa ciała, pewność siebie, bycie liderem, organizacja spotkań, rodzaj spotkań, długość spotkań, częstość spotkań, zachowania na spotkaniu, bycie wyzwaniem, unikanie negatywnych tematów, utrzymywanie lekkiej pozytywnej atmosfery, unikanie zwierzania się sobie jak przyjaciel i tym podobne zachowania, które są wypunktowane po kolei, zarówno te negatywne, jak i pozytywne, w programie, w e-booku, audio action steps, jak zdobyć dziewczynę 12 randek. Nawet nieśmiała dziewczyna nie jest taka głupia, żeby się nie zorientować, że ją chłopak pocałuje w usta na pożegnanie. To jest przewidywalne i dopuszczalne, ponieważ musimy kierować relację w kierunku randkowym. Czyli zagadać, zapytać o numer, zadzwonić, umawiać i prowadzić spotkania, pocałować w usta, prowadzić kolejne spotkania. To jest pewne niezbędne minimum męskiego zainteresowania, które musimy wykazywać, aby... Kierować relację do przodu w kierunku relacji randkowo-związkowej. Dlatego nie można też popadać w paranoję, że o, bycie wyzwaniem, to nie jest okazywanie w ogóle żadnego zainteresowania, więc, ekstremalnie to biorąc, to ja w ogóle nie powinienem do niej zagadać, bo wtedy zabiję wyzwanie. Nie powinienem do niej zadzwonić ani zapytać o numer, bo wtedy zabiję wyzwanie. A już na pewno nie powinienem jej pocałować, bo wtedy zabiję wyzwanie. To jest absurdalne i to nie o to chodzi. Musimy wykonywać pewne niezbędne minimum, pozostawiając dziewczynie nadal dużo przestrzeni, żeby ona mogła zacząć nas gonić, żeby ona mogła się do nas zbliżać, żeby ona mogła skracać dystans. Więc pewne kroki są nieuniknione w relacjach randkowych, żeby ta relacja miała charakter randkowy. My musimy te, tę inicjatywę przejawiać właśnie przy podejściu, prowadzeniu rozmowy, mowie ciała, flirtowaniu, zaczepianiu, opowiadaniu historii, używania emocjonującego, interesującego słownictwa. Więc musimy zachowywać się jak potencjalny partner na randkę, jak potencjalny chłopak, bez tych stereotypowych tekstów typu zaprosić cię na kawę, chciałbym się z tobą umówić, podobałaś mi się, chciałbym cię lepiej poznać, to nie używamy takich tekstów, bo kobiety to słyszały wiele razy w życiu i mają tego dość. I to im się kojarzy właśnie z takimi amatorami, amantami, cwaniankami lub nieudacznikami, którzy próbowali ją w ten sposób poderwać, i już mają tego dosyć, opatrzyło im się to, już na to nie reagują. Dlatego sztuką jest być tym gentlemanem, czyli ani nie być łajzą, ani nie być bucem i cwaniakiem, tylko być dżentelmenem, który okazuje w odpowiedni sposób zainteresowanie, aby relacja szła do przodu, ale nie robi w tego w nadmierny sposób, cwaniakowaty lub przytłaczający, ani nie robi tego w sposób zbyt nieśmiały, nadmiernie ukrywając że jest nią zainteresowany, jak dziewczyną, z którą mógłby się spotkać i fajnie spędzić czas. Tłumaczył dotyk na początkowych randkach w piątym i szóstym rozdziale e-booka 12 randek, że można na przykład zagrać w kciuki, dać piątkę, powochać jej włosy czy powiedzieć coś na ucho i ocenić jej reakcję. Więc jest jakiś pojedynczy dotyk tu i tam, aby sprawdzić jak dziewczyna prawdopodobnie zareaguje na pocałunek w usta. Więc wcale nie musisz tak robić, że zero dotyku nigdy jej nie dotknąłem i potem nagle pocałunek w usta. Są jeszcze inne drobniejsze gesty, które nie kojarzą się w taki randkowy sposób. Dlaczego złapanie dziewczyny za rękę zbyt wcześnie może spalić szansę na dalszą relację? Łapanie za rękę przed pocałunkiem w usta, czy w ogóle przed związkiem, jest dosyć idiotyczne i spali całą relację, bo to pokazuje, że się zakochałeś, napaliłeś, Romeo się znalazł, kilka spotkań, a już zachowuje się, jakby to był stały związek. Bo takim gestem jest chodzenie lub trzymanie za rękę. A co dopiero, gdy nawet nie pocałowałeś dziewczyny w usta. Więc po co trzymać lub łapać ją za rękę jak stary pryk? Kolejna sprawa to nazywanie relacją koleżeńską relacją randkową. I rozróżnianie tego tylko i wyłącznie poprzez to, czy ją dotykasz, czy jej nie dotykasz. A to nie potrafisz być pewnym siebie, flirtować, emocjonującym, interesującym, męskim, zabawnym, atrakcyjnym facetem, który prowadzi rozmowę jak lider, a kobieta czuje się przy nim zaopiekowana i prowadzona, że może się przy nim wyluzować, który ma poczucie humoru, sprawia, że ona się śmieje, prowadzenie ciekawych spotkań, unikanie stereotypowych spotkań, atrakcyjna mowa ciała, uśmiech, spojrzenie, ton głosu. Tylko jedynym sposobem, aby spotkanie nie było koleżeńskie, to jest dotykanie i pocałunek w usta, a bez dotykania i pocałunku to już jest koleżeńskie? To straszne uproszczenie takie typowe uproszczenie jak z książek sprzed 20 lat, że aby nie wpaść w szufladę przyjaciela to musisz dotykać kobiety, najlepiej no od początku znajomości, nawet na ulicy która jest takim cudownym miejscem do poznawania kobiet, to od razu delikatnie ją gdzieś tam dotknij, a to w łokieć, a to w ramię, a to się gdzieś otrzy, niby przypadkiem, <laughs> a to ją gdzieś pacni. relacje nie są takie zero-jedynkowe, że o, dotknąłem dziewczynę, to już nie będę przyjacielem, wręcz przeciwnie często jest, mnie się nieraz dziewczyny pytały, co ty tak dotykasz te wszystkie dziewczyny co, co z tobą jest nie tak, dlatego Uważam, że dotykanie na początku znajomości jest zupełnie niepotrzebne, czy to przy podejściu, czy na początkowych spotkaniach, to kobiety są tym zmęczone, że na początkowych spotkaniach już ktoś próbuje je gdzieś tam oprzeć rękę na jej plecach, objąć ją, położyć rękę na kolanie, położyć rękę na jej dłoni. Kobiety są tym zmęczone, że nie jesteśmy moim chłopakiem, krótko się znamy, nie znam cię, nie ufam ci, nie wiem jakim jesteś człowiekiem, nie jesteśmy parą, a ty już mnie oblepiasz swoimi rękoma. Oczywiście, kobiety, które szukają przygody albo są niedowartościowane, to im to może nie przeszkadzać, albo może szukają. Właśnie faceta, który też spieszno mu do jakiejś relacji, ale to też nie prowadzi do niczego trwałego i się to potem znuzą sobą i się to rozpada. Natomiast normalne kobiety ze zdrowym poczuciem wartości wcale nie oczekują od początku jakiegoś dotykania. Wręcz im się to podoba, że fajnie, że trzymasz ręce przy sobie, że jesteś dżentelmenem, że jesteś zabawny, że jesteś pewny siebie, że jesteś wyzwaniem, że jesteś tajemnicą i w zupełności ten pocałunek na końcu wystarczy. I czasami jakieś tam delikatne, tak jak mówię tu, piątka, czy jasne, może dziewczyny czasami przepuścić w drzwiach i oprzeć rękę na jej plecach. To są takie drobne gentleman. Gesty, czy płaszcz zdjąć, czy jej płaszcz założyć, czy krzesło. Odsunąć, kiedy będzie siadać, albo przepuścić ją w drzwiach. Natomiast nie musisz jakiegoś wielkiego dotyku uprawiać, żeby nie zostać tylko przyjacielem. Jeżeli złapałeś dziewczynę za rękę przed pocałunkiem w usta lub po jej odsunięciu się od pocałunków usta, to ją wtedy przytłoczyłeś, zniechęciłeś, wystraszyłeś, zabiłeś wyzwanie, ciekawość, tajemniczość i to ty zabiłeś jej zainteresowanie zamiast być wyzwaniem, aby ona pragnęła ciebie więcej. A jeżeli jej nie złapałeś za ręce w ogóle, to spotykała się z nudów lub zabiłeś jej zainteresowanie w inny sposób, kiedy przy pocałunku w usta ona się odsuwa i okazuje się, że no, może być tutaj problem, może się odsunie parę razy, a potem się zgodzi. Jeżeli wszystko inne dziewczyna robi idealnie, to może się odsunąć i zgodzi się na ten pocałunek, za którąś próbą z kolei. Jeżeli wszystko inne jest idealnie, ale to się rzadko zdarza, najczęściej dziewczyna nie okazuje jeszcze wielu innych oznak zainteresowania i, się, i odsunięcie się przy pocałunku jest tylko dodatkowym skutkiem tego wszystkiego, który ujawnia to, że ona się spotyka tylko dla zabawy. Czy warto pocować dziewczynę z zaskoczenia w trakcie spotkania, łapiąc ją za rękę lub głowę? Złe pomysły to nagle, zaskoczenia, w trakcie spotkania, z łapaniem za głowę. Dobre pomysły to na końcu spotkania, mówisz, że chcesz ją odprowadzić, a jak ona mówi, że nie trzeba, to mówisz, nalegam i się uśmiechasz i idziesz ją odprowadzić pod same drzwi i tam całujesz w usta, jeżeli nikt się nie patrzy. A jeżeli dziewczyna ucieka z samochodu i nie stwarza okazji do pocałunku, to nie chce być pocałowana. Możesz wówczas odroczyć to na czwarte lub piąte spotkanie, lub spróbować kiedyś w trakcie spotkania. Ponieważ w samochodzie jest tunel środkowy między wami, którego pokonanie sprawia, że dziewczyna 10 razy spanikuje i się odsunie w tym czasie. Dlaczego tyle par jest razem, mimo oczywistych błędów w budowaniu relacji? Nie muszą się rozpadać związki, żeby były nieszczęśliwe. Jak w każdej innej dziedzinie, 90% przypadków jest przeciętna, mierna, słaba. 33% do 50% małżeństw się rozwodzi, a nieformalnych związków za dwa razy więcej. A pozostałe, które pozostają razem, niekoniecznie są ze sobą szczęśliwe. Jak w artykule Maniaczka Kontroli chce Pełnej szczerości oraz związek roz z rozsądku dla pieniędzy i wyglądu faceta. Maniaczka kontroli chce pełnej szczerości i związek z rozsądku dla pieniędzy i wyglądu faceta. Dlatego kilka procent związków jest naprawdę szczęśliwa ze sobą, a sprawdzić to możesz najlepiej na sobie, bo nie da się sprawdzić, co się dzieje naprawdę za zamkniętymi drzwiami u kogoś. Czasami widać, jak kobiety traktują swoich facetów, jak chodzą pół metra przed nimi, traktują z góry i tym podobne błędy. Niedociągnięcia, słabe zachowania, jak w skrajnym przypadku historia czytelnika, który wozi pary na śluby. I tam zapytana para młoda, kiedy się poznali, jak zapadła ta decyzja o ślubie, panna młoda w wieku 30 lat powiedziała: No, bo mam już 30 lat i wypadałoby wziąć ślub. Ten pan młody się prawie tam spalił ze wstydu. Jak kobieta w dniu ślubu mogła powiedzieć komuś trzeciemu, będąc obok tego pana młodego, że: Ach, bo skończyliśmy 30 lat i stwierdziłam, że wypadałoby się w końcu pobrać? Jakie to nieromantyczne. Dlatego ludzie najczęściej udają w towarzystwie szczęśliwych, w towarzystwie i dla innych, czy w internecie, ale nie zawsze im to wychodzi, a bardzo często im to też nie wychodzi. Dlatego, jeżeli chcesz wyższej jakości i trwałego związku i świadomie do tego podejść, to polecam przestudiować ten program, jak zdobyć dziewczynę 12 randek, aby zaoszczędzić sobie lata frustracji, straconego czasu, nerwów i pieniędzy na randki, które spełzły na niczym. To jest tak, jakbyś jechał samochodem i byś wyrzucał pieniądze przez okno, 20 zł tu, 50 zł tam. To jest kompletne marnotrawienie pieniędzy na randki, z których nic nie wynika, które spełzły na niczym na kolejnym zabitym zainteresowaniu dziewczyny poprzez bycie zbyt dostępnym lub tracenie czasu na wariatkę, która chciała się tylko Dowartościować. Podziel się również swoim doświadczeniem, kiedy złapać dziewczynę za rękę i kto powinien pierwszy złapać za rękę. Polecam postępować według konkretnego planu budowania pewności siebie, jak w programie pewność siebie z kobietami w 90 dni flirtowania, jak w programie 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy oraz randkowania, jak w programie Jak zdobyć dziewczynę o 12 randek i utrzymać związek, co znacząco pozwoli skrócić czas prób i błędów oraz tracenia dziewczyny za dziewczyną. Poniżej tego nagrania możesz przejść do mojej strony i skorzystać także z bezpłatnych porad mailowych, w których odpowiadam na pytania czytelników i udzielam szczegółowych odpowiedzi. Także zapisz się na newsletter, aby być również powiadamianym o nowościach. Jeżeli to nagranie jest dla Ciebie przydatne, to daj łapkę w górę. Możesz także subskrybować kanał, a także napisać w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia. Ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.